Co, na Islandii cały czas problemy, tak? Kiedy to będzie gotowe? Już! Za dwa dni? Właściwie jutro. No. Zająć mnie to tutaj wszystko pięknie, ładnie. No i dobrze, no. No i dobrze. Wyspy owcze. Teraz tak. Ty, panie. Nie ty. Nie ty, ty. Dobra. Ilość niszczycieli rośnie, to bardzo mnie cieszy. Dobra, jak tu sytuacja? Musimy tu dominować na morzu. Dobra, w takim razie se to paśni koleś. Nie zajmiemy tego na razie. Otóż tak. Myślę sobie, że na ten czas zostawisz swoje dywizje w tej części. Teraz tak, Panie Guderian. Ze swoimi dywizjami na razie się pan przeniesiesz do Anglii. To jest. I do Irlandii. No. Pan Rommel. Kajżeś jest. A, tyś tu już jest, patrz. Tak gibko. Co tam się dzieje ciągle na tej Islandii, co? No nie mamy, nie mamy, no. Wiesz, że wam to zbudowało? Nie, nie zbudowało. A, jedno się zbudowało, ale tu jeszcze muszą się pozostałe pobudować. A, dobra. Dobra. Ale tutaj nasze dywizje się pięknie rozstawiają. Ech, dobrze. Dobra, te dywizje od razu do niego. Nawet nie ma chyba sensu ich za bardzo szkolić. Mają tam jakieś doświadczenie jako rekruci. Co, że niby ktoś tu desant morski przygotowuje, tak? Powiedzcie mi, kto był byłby na tyle głupi, żeby przygotować tam desant morski? O Jezus, wy tam pójdziecie czy dni? No, bez jaj. A, to jest problem z zaopatrzeniem, ja to rozumiem. Ale cóż, Grenlandię trzeba zająć. Nic na to nie poradzę. Bez Grenlandii nawet nie ma co myśleć o atakowaniu Ameryki Północnej. I otwieraniu tam frontu. No a tutaj Amerykanie dochodzą do Imperium Mongolskiego. No słuchajcie, mam nadzieję, że oni nie będą nam tutaj zagrażać moim tutaj interesom. No słuchajcie, jakoś nie pałam miłością do moich sojuszników. Na pewno to zauważacie. Bo wiem, że... Znaczy tak. Niech oni tutaj koncentrują jak najwięcej sił amerykańskich. Bo wtedy mniej sił amerykańskich będzie do walki ze mną. Taka prawda. Smutna. Ale prawdziwa. Polacy chcą nam dać 67 dywizji. Nie chcemy. Nie potrzebuję aż tyle. Co ja bym robił z 67 dywizjami, powiedzcie mi. Ty tu masz przecież garnizonować, kolego. Szkolić mi tu na moje piękne dywizje pancerne. No, mamy ogromne ilości sprzętu. Nie da się ukryć.
Jak tam nasza flota? No, kolejne niszczyciele gotowe. Jak przejmiemy ten port, to tutaj przebazujemy naszą marynarkę wojenną. Kto tam stacjonuje? Manstein, nie? No właśnie. Tutaj rozciągniesz to sobie tutaj, na wzdłuż tego wybrzeża. Tak na wszelki wypadek. Bo jakieś krążą pogłoski o jakimś desancie planowanym mi tutaj. Więc no, zobaczymy ile one są warte. Jezu, ile tutaj dywizji jest. Porozstawianych. Kot. Nawet nie myśl o wchodzeniu na biurko. No, obudził się. Dobra, co tutaj słychać? Dobra, tutaj gramy w kotka i myszkę z Szwedami. Okej, tu ładnie żeśmy to zajęli. Więc tutaj. Zająć mi to wszystko, bo potrzebujemy portu. Przede wszystkim. A? No. Ruszać się, ruszać. Razem, zajmować mi tą Islandię. Dobra. Tutaj ziemie japońskie w tych Chinach się troszkę kurczą. Ale spokojnie. Tak jak już mówiłem. Najważniejsze, żeby tutaj mieć kontrolę nad całą sytuacją. No i tak, słuchajcie. Jak tutaj przerzucimy nasze siły, naszą flotę, no to sobie tutaj będziemy panować na zachodnim wybrzeżu, na wschodnim wybrzeżu Stanów. Okej, mamy nowy typ, nową klasę pancernika. Hindenburg, moi drodzy. Hindenburg. Teraz tak, nad czym byśmy tu mogli pracować? Słuchajcie, sprzęt piechoty, bo coś jeszcze, że to jest zaniedbane, no właśnie. Ulepszone wyposażenie piechoty, już na najlepsze sobie to zróbmy. Dobra, ci tu dostają cały czas kolejne niszczyciele, które produkowane są masowo. O, ktoś tu stawia nam opór, Amerykanie! Dostali po dupie i tyle. I tyle i było widać. Pięknie, dobra. I wszak o to chodzi. Tutaj nasze dywizje się rozstawiają, tak? Wzdłuż wybrzeża w Iranie. O, tutaj są nasze samoloty. Które sobie dokonują tutaj nalotów. Na... te ziemie tutaj angielskie. To bardzo mnie cieszy. Jak wy tu? Ja wiem, możecie, macie prawo być zmęczeni. No, zaopatrzenie tutaj nam się kończy. Ale tylko dotrzemy na miejsce, to zostanie ono uzupełnione. Bo tu jest port, dzięki któremu będą znowu zaopatrywane nasze jednostki. Teraz tak. Pan, panie... O, ty kolego. O właśnie, ty kolego. Dzielimy cię na pół. To jest. Tu, dowództwo obejmuje Raider. Pan, panie Raider, ze swoimi okrętami podwodnymi skierujesz się na Islandię. Taki jest plan. Dobra.
Teraz tak. Ty, kolego, wpływasz tutaj do portu. No. Teraz tak, wasze siły. Moi drodzy. Coś tu dostał. Desantowiec, o. Szybkość desantu przy... O, dobre rzeczy, dobre rzeczy. Dobra. Waszym zadaniem jest to zagarnąć. Naprzód. O, patrzcie, jak tutaj wzrosło uzupełnianie strat. Zaopatrzenie ładnie wzrosło. Tu jest nasza flota, tak? I teraz tak, twoim zadaniem, kolego. Pilnowanie tego, tego i tu. Tak więc działania jak najbardziej zaczepne wobec Ameryki. Okej. Teraz tak, ty panie. Masz garnizonować też i tutaj, rzecz jasna. 18 naszych okrętów podwodnych. O, tu coś mamy. Lepsze rakiety, tak? Dobra, idźmy w to dalej. Dobra. Jeszcze się tym macie zająć i tym tutaj. Coś tu się dzieje. No właśnie. Łoż ty! Amerykańska flota. Amerykańska flota atlantycka. Co my tu mamy? USS Hawaii. Krążownik liniowy. O ja, 5 ciężkich krążowników. Niedobrze to wygląda. Niedobrze, bo przeciwnik ma tu sporą przewagę nad nami. Nasze jednostki się wycofały. Ale chyba coś tu się podziało. Dobra. Nasze większe okręty się nie popisały, ale... Tu mamy zatopione dwa amerykańskie... Znaczy tak, jeden zatopiony. Znaczy ten niszczyciel, tak. Brał udział w zatopieniu jednego amerykańskiego niszczyciela, a drugiego uszkodził. Teraz tak, ten też uszkodził amerykański niszczyciel i zatopił... fiński okręt podwodny. Ten tutaj, no, zatopił szwedzki niszczyciel. Ten zatopił amerykański, znaczy trafił amerykański niszczyciel. Ten też ma trafienie amerykańskiego niszczyciela. Ten ma zatopiony, tak, amerykańskiego lekkiego krążownika, a bo to jest nasz lekki krążownik, tak? I dwa amerykańskie niszczyciele. I ten nawet uszkodził lekki krążownik amerykański. To jaki jest bilans? Straciłem niszczyciel, Amerykanie stracili 5 swoich niszczycieli i jeden lekki krążownik. Wielki sukces! Wielki sukces, ale no niestety nasze okręty wracają do portów, bo muszą zostać naprawione. Tak, jak wy tutaj? Miażdżyć ich! Na co czekacie? Nie ma na co czekać, trzeba działać. Atakujemy. Ech, tam... Naprawdę walki będą trwały prawie 2 tygodnie? Dobra.
Działaj po swojemu, kolego. Nie będę ci się tam mieszał. Nie chcemy waszych dywizji. No, tutaj się ktoś nudzi. No otóż tak. A, tu nie mogę. Ale na Islandii, jakby tak zbudować wyrzutnię rakiet, to mogłoby być ciekawe. Tego tak, obrona przeciwlotnicza. Całej Anglii. I Irlandii. Oraz tutaj. Do roboty. Już jest co robić. Dobra, zwalmy ich, bo się nigdy tego na to nie doczekam się, no. Przegrywamy. No, ci się naprawiają, dobra. Mamy me 262 szwalbę, moi drodzy. No więc teraz pracujemy nad... Henschlem 132. Dobra, rozpocząć produkcję myśliwców odrzutowych. Prawda, nie mamy jeszcze nie możemy ich jeszcze normalnie używać, ale... Spokojnie. Nie no, tutaj musimy nad tym popracować. O, nie wiedzieli co mają robić. Siema kot. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale kot przeszedł się po biurku. Dobra. Naprawdę... No i mamy nowe pojazdy piechoty. To mnie też bardzo cieszy, tak sobie tutaj wymienimy. Dobra. Okej. Okay. Dobra, opracujmy sobie, poprawmy sobie dywizje morskie, piechoty morskiej. To jest. Zorganizować się mi tutaj, moi drodzy. I spokojnie ich tam zniszczyć. No, tutaj jakoś idzie, chociaż tutaj, kurde, Amerykanie troszkę szaleją. Pierwsza flota? A, to ci są, dobra. Dobra, tu mamy 13 okrętów. No, budujcie tego Bismarcka szybciej. O, mamy nowe czołgi. Podstawowe. Dobra, Mausa sobie badaruje całkowicie, bo to jest... Super czołgi, słuchajcie, były ślepą... uliczką. Kot, nie chodź w tą i we w tą po tym cholernym stole. Idź na okno sobie, połóż i leż. Mnie nie denerwuj. Twoje tu pytanie na pewno będzie słychać na filmie. Mogę się o to założyć. No cóż, takie uroki. Co ja tu mam? Artyleria rakietowa? Jakoś nie jestem przekonany, nie jestem fanem. Dobra, usprawnimy sobie saperów. Bo saperów używam i to sporo. Morze Bałtyckie, bitwa. No. Nie skończyła się jakoś fenomenalnie. Korpus ekspedycyjny. Nie chcę 73 waszych dywizji. Wy tam lepiej Amerykańców gońcie w tej Azji. Tam jest cały czas problem z zaopatrzeniem. Więc słuchajcie, trzeba będzie coś z tym zrobić.
Więc na maksa mi to rozwinąć. I teraz tak, to ma iść na sam przodek. To jest priorytet w jakimkolwiek działaniu naszym. Czy ja tego... Szkoda, że tego sobie po prostu nie mogę przeciągnąć. To jest bardzo smutne. Dobra, pracować mi nad tym. No słuchajcie, zbliża się rok 46. Co wy robicie? Tak, tam macie dopłynąć. Macie szczęście, że tutaj panujemy na morzach. W tym rejonie. Dobra. Lekki krążownik Mines. Bosen. Mogę sobie zmienić na przykład nazwę jego? Mogę. Mogę go nazwać. Dobra, to ty będziesz tak. To będzie Godula. W ogóle nazwę jak sobie dzielnicami mojego miasta. O, to będzie coś. O, to będzie piękna rzecz. Tak to sobie zróbmy. O. No. I teraz już umiem przeczytać ich nazwy. Dobrze. Jak tu sytuacja? My tu sobie cały czas latamy i bombardujemy, tak? I słusznie. I słusznie, powiem szczerze. Tak ma to być. Jak ja bym was tutaj przegrupował, przydzielił, to co? To będziecie latać, też ich bombardować, czy nie? Bo w sumie, tak jakby się tak patrzeć na to, nie? Tak geograficznie, no to stąd jest bliżej tutaj, niż stamtąd. Więc tak na chłopski rozum to biorąc, no to oni powinni tutaj to spokojnie ogarniać, ten temat. A. Bliski Wschód. Tak to można robić, patrzcie. No teraz sobie sprawdzę. Otoczenie baz lotniczych, za mały zasięg, wycokujcie pokryć teren, minus 92%, dobra. W takim razie przebazować was tutaj. I stąd se róbcie naloty. No, teraz tylko minus 9%. Bez sensu, nie? No ale cóż, cóż poradzisz. No, nasze lotnictwo tutaj wspiera nasze oddziały. Więc miło z ich strony, tak mi się wydaje. Gdzie mam nasze samoloty, co? Tu siedzą, patrzcie. Teraz tak, ile tutaj mam sprzętu w zapasie? Otóż tak, brakuje nam pojazdów bojowych. Mamy już 187 myśliwców, tak? Odrzutowych, gotowych do działania. Dobra, w takim razie... A, tego zmienić nie mogę, tak? Ale was usuńmy. I dodajmy tutaj sobie nasze szwalbę. Ta jest.
Zwiększmy sobie to tutaj do 200. Chcę tu mieć 200 myśliwców odrzutowych. Okej. No. No i słuchajcie, pierwsze nasze myśliwce odrzutowe weszły do akcji. A jeszcze nie weszły do akcji. Czy weszły do akcji? Dobra, my ich tu bombardujemy. Pięknie, ładnie, dobra. Okej, jak tu nasza flota? Dobrze moi drodzy, no nic, troszkę się zasiedziałem. Chciałem już kończyć takie dłuższe nagrywki moje. Tak, żeby się przynajmniej jakoś tam to miało ręce i nogi, te witanie się z wami w ogóle. Ale no cóż, dobrze słuchajcie, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć, czołem, ciao, do następnego.